Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Kumariewska i gorąco zachęcam do wzięcia udziału w moim dzisiejszym programie. Drodzy Państwo, kontaktować się ze mną można pod numerem telefonu 708 770 204, SMS-y pod numer telefonu 75 16, wpisując odpowiednio ezo.treść pytania bądź dla SMS-a anonimowego an.treść pytania, również pod 7516. SMS ratunkowy z gwarancją szybkiej odpowiedzi pod numer 92594, w treści wpisując pomoc i pytanie. Numer telefonu dla osób dzwoniących z zagranicy to plus 48 22 523 20 32. Zapraszam, drodzy Państwo, serdecznie do wzięcia udziału w dzisiejszym programie, ponieważ nie ukrywam, że jesteście Państwo dużą inspiracją dla mnie i pod wpływem Państwa pytań, pod wpływem Państwa telefonów mogę uruchomić w sobie widzenie oraz pokłady takiego szerokiego patrzenia, spoglądania na Państwa problemy bądź inne tematy, z którymi Państwo chcecie się podzielić lub uzyskać po prostu odpowiedź, kiedy macie dylematy, kiedy nie wiecie, jaką podjąć decyzję, kiedy się wahacie. Także, drodzy Państwo, gorąco zachęcam do wzięcia udziału w dzisiejszym programie. Opowiadałam kilka programów temu o kartach, które tworzę, które zaprojektowałam i dzisiaj przywiozłam kilka kart. One wyglądają w ten sposób i są tutaj takie bardzo krótkie sentencje. W zasadzie karty takie nawet dwuwyrazowe, które mają na celu otwierać osoby korzystające z tych kart na to, co w nich jest, a być może czego sobie nie uświadamiają. Drodzy Państwo, inspiracją do powstania tych kart jest moja praca w studium, gdzie jestem, dyrektorem i pierwsze projekty powstały na potrzeby studentów. W tej chwili okazało się, że budzą zainteresowanie po prostu te karty i postanowiłam je rozwijać, postanowiłam jeszcze powiększać ich ilość, nanosząc na nie kolejne stwierdzenia, kolejne poszukiwania, których możemy w sobie po prostu odnaleźć. One, tak jak mówiłam, mają za zadanie inspirować głównie i otwierać się na rzeczy, których być może nie jesteśmy sami w sobie, przepraszam bardzo, sami w sobie świadomi. Także będę dla Państwa wyciągać te karty i oczywiście interpretować je w zależności od tego, jakie będą Państwa potrzeby. Jeżeli macie Państwo chęć sięgnięcia po taką kartę, bardzo proszę o bądź wysyłanie SMS-u, można się kontaktować również na profilu facebookowym, w tej chwili trwa transmisja na żywo. Program ten można teraz oglądać również w internecie na stronie www.ezotv.pl. Drodzy Państwo, już tutaj się widzę, pojawiły pierwsze wiadomości na profilu facebookowym z prośbą o kartę dla Pani Kasi. Pozdrawiam serdecznie Pani Grażyno. Te karty, drodzy Państwo, jak widzicie, mają
jedną część, te tak zwane plecy białów. Dlaczego? Dlatego, że aby coś móc zapisać bądź odkryć w sobie, potrzeba jest takiego koloru neutralnego, który będzie wyzwalał w nas różne emocje, różne spostrzeżenia, różne potrzeby. Jak to się mówi, biała karta, na której dopiero mogę pewne rzeczy zapisywać, ale również biała karta dlatego, że otwierdzeniem mi się wszystko zaczyna i ta biała jest takim kolorem dającym trochę może początek wszystkiego. Jest kolor, który ma w sobie wszystkie kolory i kolor, który ze wszystkimi kolorami jak gdyby pasuje. Ale słyszę, że tutaj przyszedł SMS ratunkowy od pani Wiesławy. Już sprawdzę pani Wiesławo. Pani Wiesława urodzona 23 września 70 roku. Pani Wiesława prosi o uzdrowienie relacji z Jankiem. Proszę Pani Wiesławę oczyszczam. Uzdrowienie relacji z Jankiem. Pani Wiesława, urodzona 23 września 70 roku. Uzdrowienie relacji z Jankiem. Oczyszczam w tej chwili Pani Wiesiu. Także jeżeli Pani ogląda, jeżeli Pani słucha, proszę się troszkę włączyć w to oczyszczanie, to na poziomie takim mentalnym myśleć o tym, że oczyszczam Panią, oczyszczam Pana Janka i oczyszcza się Państwa wzajemna relacja. Proszę o tym myśleć. Proszę myśleć o tych strefach, które tego oczyszczenia według Pani wymagają. Ja tutaj się w Pani myśli wpiszę z oczyszczaniem. Także oczyszczę się cały czas, Pani Wiesiu. Samo podjęło pracę na płaszczyźnie czakralnej i uznało, że należy zbalansować w tej chwili system czakr, wyrównać potencjał. To się czasami, drodzy Państwo, tak zdarza, nawet może częściej niż czasami, że jakby potrzeba taka werbalna jest inna, a na podświadomości, na płaszczyźnie mentalnej mamy inne potrzeby i urządzenia takie jak wahadło samo sobie dobiera sposób oraz moment, w którym zaczyna wykonywać swoją pracę. I tak jak Państwo widzicie, w tej chwili jest potrzeba wyrównania po prostu systemu czakralnego. Wyrównuje tutaj się poziom i fizyczny, i duchowy, i energetyczny. Zobaczymy, jak długo to jeszcze będzie taka potrzeba.
troszkę jestem zakłóceń. Czakra. Już myślałam, że ja się bardzo zatrzymać, to trzeba pracować się, pracować dalej. Dobrze, teraz danych wyrysujemy Państwa, żebyście Państwo zobaczyli siebie wzajemnie w takiej dobrej relacji, w dobrej relacji po prostu, żeby nastąpiło uzdrowienie tej relacji między Państwem. Ale wahadło jeszcze wyrównuje. Sugestie dałam, żeby energetyzować, teraz nie, wyrównujemy jeszcze. To wyrównywanie, drodzy Państwo, to może być też, znaczy może być, na pewno jest, można porównać z oczyszczaniem jeszcze, kiedy balansujemy czakry, kiedy wyrównuje potencjał energetyczny. To działa to też na takiej zasadzie, że w czasie balansowania, w czasie wyrównywania niektóre czakry zostają oczyszczone, a niektóre doenergetyzowane. Także tym też nie można się jakoś specjalnie mocno sugerować i bardzo mocno analizować, czy dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. Że wahadło powinno wyjątkować może troszkę w inny sposób. Ale to nie zawsze tak jest. Ufam temu, co się dzieje. Sugestie dałam bardzo silną na oczyszczenie i wyrównanie też potencjału energetycznego i to się dzieje. I pomimo, że już chciałam jakby, czując też może troszeczkę presję czasu, chciałam już zacząć to energetyzować, albo uznało, że nie, jeszcze jest potrzeba wyrównania energetycznego. Należy się tego słuchać. Jeszcze kilka Pani Wiesiu, z tego co tutaj wahadło pokazuje, to wnioskuję, że troszkę jest zakłócona sfera komunikacji między Państwem. Możecie Państwo z sobą nie potrafić rozmawiać, bądź nie chcieć rozmawiać. Tutaj wahadło się głównie na tej sferze skoncentrowało i to jest też taka troszkę jakby przepychanka, że na zasadzie takiej, że wolę czegoś może nie powiem, nie będę wtedy oceniana, nie będę krytykowana. Może gdybym się odezwała, to powiem za dużo. Ktoś, w tym wypadku Pan Wiesław, może to odebrać w inny sposób niż ja bym chciała. I Pani Wiesiu, proponowałabym się troszeczkę pochylić nad tą sferą komunikacji między Państwem i po prostu przeanalizować. Czasami jest dobrze w trakcie rozmowy zadać pytanie. Czy Ty rozumiesz, co ja chcę Ci powiedzieć? Jeżeli uzyskujemy odpowiedź negatywną, to może spróbować zmienić wyrazy, których Pani używa w zdaniu. I czasami warto jest pytać, czy to, o czym mówię, czy sposób, w jaki przekazuję informacje, jest zrozumiały dla tej drugiej osoby. No wyraźnie wahadło się zatrzymało na sferze komunikacji. Ja mówię o komunikacji tutaj na poziomie splotu słonecznego, ponieważ tutaj w moim pojęciu i w związku z tym, co obserwuję, komunikacja na poziomie splotu słonecznego bardzo często niesie ze sobą po prostu niezrozumienie. Tutaj jest na tej wysokości żołądek i drodzy Państwo, bardzo często prawdopodobnie sami używacie, ja używam sformułowań nie rozumiem, nie mogę czegoś strać.
zostawić. To jest sygnał, że coś się dzieje na płaszczyźnie właśnie splotu słonecznego w obrębie żołądka i te tak zwane potoczne stwierdzenia, potoczne powiedzenia bardzo dobrze to obrazują. Żołądek to też trochę złożne. Tutaj mamy w ogóle na poziomie splotu słonecznego wszystkie organy, za którymi idą konkretne emocje, drodzy Państwo. I dopóki tego nie zrozumiemy, dopóki będziemy się z tym troszkę szarpać. W tej chwili wahadło zaczyna doenergetyzować właśnie tą sferę. Także Pani Wiesiu, ja poproszę jeszcze Panią o to, żeby Pani się troszeczkę włączyła mentalnie w to, co ja robię. Troszkę wizualizowała sobie też tą przestrzeń, ale wrócę jeszcze do tego SMS-a, mamy połączenie. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Tak. Co chciała Pani wiedzieć? Już patrzę, czy się ten egzamin powiedzie. Czy zda egzamin w najbliższy piątek, tak? Czy zda egzamin w najbliższy piątek? No są bardzo duże szanse na to, proszę Pani. Tak, karty mówią, że tak. Tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Ale to jest i nerwy, i taka trochę może nieśmiałość też, i taki trochę może brak wiary w siebie, w to prawo jazdy i w zdanie tego egzaminu. Proszę Pani, czy Pani mnie ogląda teraz? Oj, szkoda. Dobrze by jej było dać przed egzaminem runkę Lagus z taką intencją, i ona powinna nawet o tym wiedzieć, z taką intencją, tutaj pokazuję tą runę, z intencją po prostu, żeby ta runa ją uspokoiła, żeby sprowadziła na nią taki dobry stan, no może błogości, ale przede wszystkim spokoju. I to jest spokój taki, gdzie zaczynamy racjonalnie, jasno, klarownie myśleć. Ta runa ma za zadanie wyciszenie właśnie takich emocji negatywnych, emocji nerwowości. I dobrze by było, gdyby sobie Pani znalazła na przykład w internecie Lagus. Runa Lagus, Z na końcu. Runa Lagus. Jak ona wygląda. I jeszcze warto by było, to już by Pani mogła troszkę zrobić, dać jej runkę Tivas i runkę Ansus. To są runy, które pomagają pomyślnie zdać egzamin, pomagają w nauce i dobrze zdać egzamin. Tivas i Ansus. Ale runki mówią, że ona zda ten egzamin, tylko tak jak Pani mówi, musi się po prostu wziąć w garść, opanować te emocje. To nie jest nic strasznego. Ona jest numerologiczną dwójką i dwójką z 11 i dlatego te emocje tak nią troszeczkę szarpią. Ale to się wszystko dobrze ułoży. Proszę jej dać tą runkę Lagus, tak przemedytować, jak Pani znajdzie w internecie jak znak. Przemedytować, poprosić, porozmawiać z tą runą, żeby zesłała właśnie na córkę po prostu taki spokój
I dodała jej też troszeczkę, tutaj piwa doda odwagi, ale przede wszystkim spokój, żeby te nerwy jej zatrzymać, rozpuścić, nie zatrzymać, bo to zatrzymać to można w sobie, to też nie jest dobre, ale żeby rozpuścić te nerwy i żeby była w takim fajnym stanie emocjonalnym. I tu głównie nad tym się powinna skoncentrować, nad zapanowaniem nad emocjami, nad stresem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. No, dwójeczka z 11. Bardzo, bardzo fajna osoba. Dziękuję bardzo za to połączenie. Ja wrócę do pani Wiesławy. Jeszcze tutaj zaczęłam już energetyzowywać państwa. I wrócę do tego, zobaczymy, co pan Karol zrobi. Pani Wiesławo, jeżeli pani słyszy bądź ogląda, proszę się włączyć mentalnie w to, co ja robię. No tak, wahadło rozpoczęło od jeszcze raz wyrównywania potencjału energetycznego, ponieważ zaczęłam doenergetyzować, przerwało mi połączenie i wahadło wraca jakby do stanu wcześniejszego. Należy mu po prostu na to pozwolić. I teraz zaczyna bardzo. Jak Państwo widzicie, nie ma potrzeby bardzo dużej takiej pracy z doenergetyzowywaniem, ale jeszcze wyrównuję. Cały czas jest na płaszczyźnie trzeciej i czwartej czakry. Także Pani Wiesiu, to też taka informacja dla Pani, żeby skontaktować się ze swoimi emocjami, tym, co się w Pani dzieje i spróbować się jakby z nimi troszeczkę dogadać, spróbować nauczyć się rozpoznawać swoje emocje i tego, co one z sobą niosą, ponieważ emocje wewnątrz nas lubią szukać ujścia na zewnątrz. I czasami to są doświadczenia niekoniecznie takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wahadło ewidentnie pokazuje serce i splot słoneczny. Także Pani Wiesiu, no tak jak mówiłam, proszę spróbować się zapoznać z emocjami swoimi i tak spróbować ustawić jakby w roli obserwatora swojego życia, obserwatora siebie i swoich reakcji na to, co się dzieje w Pani ciele emocjonalnym. W jaki sposób to się przekłada po prostu na płaszczyznę taką fizyczną, na tu i teraz, na być może relacje. Bardzo dziękuję za tego SMS-a Pani Wieś. Pozdrawiam serdecznie i przechodzę do kolejnych. Tutaj jest pytanie. Pani Iwona, urodzona 28 marca 1983 roku, pyta, czy będę w związku z Danielem, lat 37, pustyki, czy będę miała z nim dziecko. Już patrzę.
zdjęcia Państwa w związku. Pani Iwono, troszkę mi to jest trudna tutaj, ten ogładny związek. Z jednej strony pokazuje się takie jakby zrządzenie losu, to Państwa spotkanie i wygląda to tak, że macie z Państwo z sobą coś do przerobienia. Gdybym zadała pytanie teraz, czy to jest związek, czy to będzie związek, powiedziałabym, że nie. Ale biorąc pod uwagę pierwszą runę, wygląda to na związek po prostu taki karmiczny. To są z reguły związki trudne, które wymuszają, oczywiście w dużym cudzysłowie, chociaż często jest tak, drodzy Państwo, dosłownie na osobach, które się spotykają w takim związku, bardzo dużo rzeczy do przerobienia, do przepracowania z sobą i w relacji z partnerem. I u Państwa, Pani Iwono, ten związek, ta relacja tak wygląda, że musieliście się Państwo spotkać i to spotkanie do łatwych raczej nie należy. Ja tutaj jeszcze popatrzę. Tutaj się pokazuje dom Pani Iwono. Ale żeby ten dom mógł powstać, żeby mogła powstać rodzina, potrzebujecie Państwo jeszcze chyba trochę czasu i takiego mądrego doświadczania siebie, otwarcia się na siebie, otwarcia się na wzajemne potrzeby, ale pozostawanie również w takim stanie, gdzie być może potrzeby Państwa nie są do końca spełniane i tutaj w tej sytuacji dobrze by było dać sobie taką alternatywę, że ta druga osoba ma prawo nie spełniać naszych potrzeb i oczekiwań. Kiedy uda Wam się, Pani Iwono, przejść jakby do takiego innego wymiaru Państwa relacji, macie szansę na stworzenie domu, ale potrzeba naprawdę dużej uważności na siebie i na siebie wzajemnie. Dużej uważności i w sposobie zachowania, w sposobie mówienia do siebie. No naprawdę w pełnym tego słowa znaczeniu uważności. Ja, drodzy Państwo, i to powtarzam praktycznie na każdym programie, podczas każdego programu, uważam, że nie ma związków, które być nie mogą. Potrzeba na nie jest po prostu mądrość przez takie duże M i samoświadomość siebie. I tak jak już mówiłam wielokrotnie, jeżeli dwoje ludzi naprawdę się kocha, jeżeli jest między nimi taka głęboka, pełna miłość, to związek, choćby nie wiadomo, co się działo. Ja nie mówię tutaj o patologii w tej chwili, bo to jest jakby już poza jakąkolwiek analizą, ale mówię o prawdziwym związku, o prawdziwej miłości dwojga ludzi. I przejście przez trudy życia, przez wyzwania, które życie nam przynosi, wyzwania, które przychodzą również pod postacią innych ludzi. Przejście przez to wszystko tak jakby zwycięsko, ale mamy połączenie, wrócę do tego SMS-a. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam.
9 kwiecień 48. Tak, witam Pani Mirosławo. Czy Pani teraz pracuje? Nie pracuje Pani teraz. Od 1 września nie. I co się stało? Aha. Lepsze chody miał, tak? Pani Mirko, czy Polka? Kiedy Pani podejmie pracę? Ósemka. Się zgadzało troszkę. Już patrzę, co się tutaj opędzi. Kiedy pokaże się praca? No cóż, no czasami tak się zdarza niestety. Pierwsze, co mi się pokazało, Pani Mirko, to początek przyszłego roku. Dopiero, tak. Tutaj dorywczo. Ona się będzie pokazywać. Dorywczo praca się będzie pokazywać. Będzie się pokazywać, ale to mogą nie być jakieś takie długo, no i tu mi się już zakończyło, już nie mogę dalej. Pani Mirosławo, dorywczo tak, ta praca się będzie pokazywać. Pani słysząc po głosie jest osobą bardzo energiczną i taką wiedzącą, czego od życia oczekuje i czego chce od życia. I Pani Mirko, mnie się to, na co proponowałabym zwrócić uwagę, to bardzo staranny dobór osób, z którymi Pani będzie rozmawiała na temat pracy, bądź z którymi będzie Pani chciała tą pracę podjąć. W sensie w relacji pracownik-pracodawca. Tutaj na to proszę uważać. Znaczy uważać na taką uważność w sobie obudzić, bo jak to mówią, nie wszystko złoto, co się świeci. Żeby się Pani nie dała wykorzystać. Duża uważność na to, z kim Pani na temat pracy rozmawia i przede wszystkim, dla kogo Pani tą pracę podejmie. Te prace dorywcze będą się pokazywać, one będą się pojawiać i powinna Pani je brać, ale przez naprawdę dużą uważność. Sprawdzić, wiedzieć, dla kogo Pani będzie pracować. Nie dać się złapać na taki lep jak na muchy. Czy ta Pani będzie chciała, żeby Pani wróciła do niej, tak? Rozumiem, że zrezygnowała z Pani rodzina tej starszej Pani, tak? Tylko rodzina. Ktoś, kto Panią zatrudnia i płaci za wykonaną usługę przez Panią. A, rozumiem. Czy Pani będzie, dostanie propozycję powrotu na tej Pani? Pani Mirko, a Pani nie może porozmawiać z tą córką? Nie ma takiej możliwości? No ale jakie to ma znaczenie? Ona może do Pani zadzwonić, ale to nie będzie szybko.
Trudne to jest trochę, wie Pani, i szczerze mówiąc to nie rozumiem tego, całej tej sytuacji. Bo jakoś tak dziwnie. Pani nie ma kontaktu z tą panią, którą się opiekowała? I w odwiedziny też pani nie może tam pójść? Po prostu w odwiedziny. Znaczy, wygląda, że pójdą po rozum do głowy. Ale to jeszcze trochę potrwa. To nie będzie szybko. Ale karty mi pokazują też, że powinna pani jakby trochę wziąć ster w swoje ręce w związku z tamtą osobą. Dlatego zapytałam, czy nie może pani jej odwiedzić, po prostu odwiedzić. Panie Mirko, proszę być czujną, co się tam dzieje z tą panią. Bo mówię, pokazuje się, że jest szansa, że pani do niej wróci, ale z drugiej strony pokazuje się, że to nie będzie szybko i napierać nie ma co. Dlatego zapytałam, czy nie może pani po prostu jej odwiedzić. Żeby tam ci ludzie zobaczyli, jaka jest relacja między paniami, jaka jest między wami więź i że te odwiedziny, pani obecność w życiu tamtej starszej pani działa na nią bardzo dobrze. No tylko, no to o co im chodzi? Nie mają znaczenia uczucia tamtej pani, tylko znaczenie mają pieniądze. Pani Mirko, to się może zmienić, tylko tak jak mówiłam, to nie będzie szybko. A pani powinna się teraz koncentrować na sobie, na poszukiwaniu dla siebie zajęcia i pracy. Tylko tak jak powiedziałam wcześniej, z dużą uważnością przeglądać, zapoznawać się z okiem. Mnie się tutaj pokazuje raczej początek przyszłego roku, jeżeli chodzi o pracę. Jeżeli chodzi o pracę, już patrzę. Praca dorywcza. W październiku powinno się coś już pokazać. Tak. Od kobiety. Od kobiety. Może być. Tak. Oferta przyjdzie od, propozycja przyjdzie od kobiety i tutaj się pokazuje, że to będzie dobra propozycja dla pani. Także jeżeli się pojawi, tak jak mówiłam, już w październiku może się coś pokazać. Jeżeli się pojawi, to proszę tą propozycję pracy przyjąć. Bardzo dziękuję pani Mirosławo. Życzę wszystkiego dobrego. I przede wszystkim wiary w siebie, w swoje możliwości,
i pomimo przeszkód, pomimo trudów jednak wiary w ludzi. I ja mam tutaj SMS-a, wracam do SMS-a. Pani Iwona, czy będę w związku z Danielem i czy będę miała z nim dziecko? Na temat związku mówiłam przed połączeniem, że ten związek pokazuje się jako związek karmiczny, związek trudny, związek, w którym pani może się nie czuć komfortowo. I tak jak też już mówiłam, jeżeli Państwu będzie na sobie zależało, jeżeli będzie między Państwem taka głęboka, będzie głębokie uczucie, będzie głęboka miłość, to macie szansę przezwyciężyć wszelkiego rodzaju przeszkody i trudności. Zapytam teraz, czy będzie Pani miała z Panem Danielem dziecko. Ciąg dalszy poprzedniego rozkładu i to dla mnie to jest też oczywiste, jeżeli jest silny związek, jeżeli jest dojrzałość związku, jeżeli jest takie, trudno mi nawet słowa, drodzy Państwo, znaleźć, bo związek to związek, miłość to miłość, po prostu. I w tej chwili zrobiła mi się jak gdyby taka nakładka poprzedniego rozkładu, który pokazuje też i o trudnościach z jednej strony między Państwem i o Państwa potrzebach, tutaj też o właśnie takim partnerstwie rozumianym przez duże P. I pokazuje też Panią jako kobietę w pełnym tego słowa znaczeniu, kobietę, matkę. Ale żeby to mogło zaistnieć w takiej dużej harmonii, pełnej harmonii, potrzebujecie Państwo jeszcze chyba troszeczkę z sobą pobyć i troszeczkę się poznać i poznać siebie wzajemnie i jakby wytyczyć wspólny kierunek. Pani może oczywiście próbować zajść w ciążę, gdzie to dziecko może być dla Pani takim priorytetem w tej chwili. Aha, ale mamy połączenie, także wrócę do tego SMS-a. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mogę prosić o imię i datę urodzenia? Grzegorz, 29 lipiec. Który rok? 79. Już sprawdzam. 8, 10, 17, 8, 4, 8, 10, 11, 8. Rozumiem, że nie był Pan u lekarza. No właśnie słyszę w głosie pobudzenie.
Zaraz zobaczę. Panie Grzegorzu. Tak, 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 proszę, proszę. Proponowałabym się jeszcze skonsultować, poszukać jeszcze innego lekarza. Może zapytam inaczej. Co się u Pana w życiu działo na przestrzeni ostatniego roku? Czy Pan otrzymuje jakieś świadczenia państwowe? Rolnikiem Pan jest, tak? Pan jest właścicielem gospodarstwa? Pan jest właścicielem gospodarstwa? No dlatego mi się pieniądze tutaj pokazały. Wie Pan co? Rozumiem, że mieszka Pan z mamą, tak? Z mamą, siostrą, całą rodziną. Nie ma pan, bo to znaczy to nie jest dobrze, bo to o czym pan mówi, to jakby mam odzwierciedlenie tutaj w kartach też i mnie to wygląda po prostu na próbę przejęcia jak gdyby majątku. I to o czym pan mówi, o dosypywaniu różnych specyfików może mieć miejsce, bo nie ma jakby zahamowań, żeby się przed... Znaczy pieniądze po prostu omamiły, w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie ma Pan możliwości zamieszkać osobno? Powiedział Pan o kobiecie. Ta kobieta jest już gdzieś blisko. Ta kobieta już gdzieś blisko jest. Wie Pan co? Może się Pan odizolować od rodziny? Ale tak, żeby Pan nie był stratny. Właśnie. Nie, nie, nie. Nie, to nie o to chodzi, żeby to zaprzepaścić. To nie kompletnie nie w tym kierunku. Nie chodzi o to, żeby się odizolować od ludzi. Żeby nie było możliwości ingerowania w Pana życie i w Pana zdrowie. Coś, a one muszą z Panem mieszkać? Aha. No a z domem co wtedy? No tak, życie za pieniądze. Wybór jest jasny. Proszę Pana, ja bym proponowała Panu zrobić, jeżeli ma Pan podejrzenia, że coś Pan ma dosypywane do posiłków, to proponowałabym zrobić po prostu badania toksykologiczne. To jest wszystko, jeżeli to się dzieje od dłuższego czasu, to ślad w krwi pozostaje. I tylko, że tak, no, trzeba by było troszeczkę chociaż wiedzieć, w jakim kierunku te badania zrobić, co może być ewentualnie dosypywane, bo pobudzenie słychać, pobudzenie jest i coś na rzeczy jest. No, mnie się ewidentnie pokazały pieniądze, że jest po prostu walka o kasę. No i taka, wszystkie chwyty dozwolone w tym momencie są.
No to jest duże, to są duże pieniądze, proszę pana. Kiedy jeszcze nie trzeba na nie pracować, to jest po prostu luksus. Pan musi ciężko na nie pracować, no. A ja mówię o tych, którzy nie muszą na nie pracować. Wszystko można ustalić, można się dogadać, można notarialnie pewne kwestie poustalać. Może pana rodzicom przecież płacić rentę, którą też pan ustali z nimi, ustali z notariuszem, spisze, żeby to miało podstawy prawne, żeby nie okazało się za czas jakiś, że rodzicom jest z panem bardzo źle, bo pan im nie pomaga. Nawet proponowałabym w takiej sytuacji, gdyby pan się zdecydował działać w takim kierunku, że pomagać rodzicom finansowo, to naprawdę spisać notarialnie akt, żeby to miało podstawy prawne i pieniądze rodzicom przelewać na konto. Nie do ręki. $180, tak. Proszę pana, ale to jest normalne, no apetyt rośnie w miarę jedzenia, także to jest normalne. Proszę, no mówię, pieniądze mi się to pokazują ewidentnie. Badania lekarskie zrobić, nawet zrobić być może te badania właśnie w kierunku toksykologicznym, czy podawane jest to z pokarmem bądź z napojami. To można wszystko sprawdzić. Ale najlepiej dla pana by było, gdyby miał pan szansę się trochę odizolować. Żeby pan miał po prostu taką swoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa. Mówię, pieniądze to z ludzi robią. Bardzo proszę, życzę powodzenia i pokonania tych wszystkich przeszkód. No cóż, jak to mówią, każdy dostaje tyle, ile jest w stanie udźwignąć. I co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tak, ale nie pan powinien wymierzać karę. To nie tak, to też działa trochę inaczej, bo nie, poza tym, po co w sobie uruchamiać jakieś takie niefajne emocje. Mądrości trzeba użyć, po prostu mądrości. Dziękuję panie Grzegorzu za ten telefon. Życzę wszystkiego dobrego, poukładania wszystkiego tak, jak pan sobie tego życzy. I jeszcze raz mądrości. Drodzy państwo, ja wracam do SMS-a pani Iwona. Czy będę miała z nim dziecko? Pani Iwona, tak jak mówiłam, ten dzień już się pojawia. Pytanie tylko, czy on się pojawi w pani życiu z powodów egoistycznych. Proszę mi dobrze zrozumieć, bo ja nie mówię tego w kategorii jakiejś oceny. Absolutnie nie, tylko mówię to po to, żeby pani odnalazła w sobie motywację do posiadania dziecka. Czy to jest, z jakiego powodu pani chce dziedziusia mieć? Co pani może zrobić, żeby cel osiągnąć. Państwo się pokazujecie w związku, ale też tak jak mówiłam, to nie jest związek na zasadzie łatwo, miło, lekko i przyjemnie, tylko trzeba będzie troszeczkę nad tym związkiem popracować. I kiedy przejdziecie państwo w tym związku do poziomu takiego bardzo głębokiego i bardzo dużego zrozumienia, bardzo mocnego uczucia między państwem, świadomego, dojrzałego uczucia, to ten dziś, który się pojawi, będzie wzrastał, wyrastał w zupełnie innej atmosferze i będzie miał zupełnie inne podłoże do wzrostu i inne postrzeganie świata, takie dobre postrzeganie świata.
czego oczywiście Panu Iwono serdecznie życzę i dziękuję za te SMS-a. I przechodzimy, drodzy Państwa, do kolejnych. Drodzy Państwo, no to wrócę do SMS-ów po przerwie, bo właśnie dostałam informację, że zbliżamy się do krótkiej przerwy. Bardzo Państwu dziękuję za ten czas, który spędziliście do tej pory. Proszę sobie przygotować pytania, SMS-y i za chwilkę, za kilkanaście minut wracamy, drodzy Państwo, na wizję. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa po krótkiej przerwie. Zapraszam oczywiście do uczestniczenia w dzisiejszym programie. Można kontaktować się ze mną pod numerem telefonu 708-770-204. SMS-y o treści ezo.pytanie pod numer 7516. SMS anonimowy w treści an.pytanie pod numer również 7516. SMS rachunkowy z gwarancją szybkiej odpowiedzi proszę wysyłać pod numer 92594 w treści wpisując pomoc, kropka i pytanie. Numer telefonu dla osób dzwoniących z zagranicy to +48 22 523 20 32. Drodzy Państwo, i wracam do SMS-a. Pani, nie rozpoczęłam jeszcze tego SMS-a. Pani Grażyna, urodzona 7 września 68 roku. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Pani Grażyna pyta, co czeka mnie w sprawach zawodowych do końca roku? Pani Grażyna wyszła w 7 rok osobisty. Tutaj jest 4, 5. Drodzy Państwo, no, oczywiście wszyscy wiemy, że rozpoczął nam się nowy rok numerologiczny o wibracji 1. I ten rok jest bardzo ważny z tego powodu, że będzie nam przynosiła nowe możliwości i propozycje, czasami nawet zmiany życia. To jeszcze zależy, w jakim roku osobistym jest każdy z nas. Jednak ta jedynka uniwersalna będzie się manifestować w naszym życiu. Ale generalnie, ogólnie jest to, będzie to rok przynoszący dużo nowych rzeczy i dużo nowych możliwości. Wiemy również, że z astrologicznego punktu widzenia w tej chwili Jowisz nam przyszedł do znaku wagi i będzie dodatkowo tą jedynkę wzmacniał i jakby napędzał. I będzie również Jowisz nam pokazywał nowe perspektywy. I może i Jowisz, i jedynka mogą na pewno dodadzą takiego rozpędu sprawom, z którymi być może od jakiegoś czasu już próbujemy wystartować. Może są jakieś projekty, które albo zostały już rozpoczęte, albo są w fazie jeszcze właśnie projektowej. I teraz będzie dobry czas, żeby te projekty ujrzały światło dzienne i dobry czas na to, żeby je wpuszczać po prostu w ruch, nadawać już energii takiej do realizacji. Ale wracając do Pani Grażyny, co mnie czeka w sprawach zawodowych do końca roku? Zmiany w płaszczyźnie zawodowej.
powinna się Pani tych zmian obawiać. One może na początku, w pierwszym takim momencie, w pierwszym odczuciu może mieć Pani poczucie, że troszkę to trudno, trochę może Pani nie będzie chciała w tym zauczestniczyć, troszkę może będzie opór. Może nawet w momencie, kiedy Pani podejmie decyzję, dobrze, no dzieje się, no to trzeba wziąć ten czynny udział i po początku też mogą być troszeczkę trudne, ale to się wszystko bardzo dobrze ponieważ no, dla Pani poukłada i cel tej zmiany jest jakby taki, żeby sobie Pani przede wszystkim, żeby Pani wzrosła, uświadomiła sobie swoją własną wartość i jakby doceniła sama siebie. Dla mnie ten czwarty kwartał tego roku w moim odbiorze będzie dla Pani dobry, pomimo pierwszych, może troszkę trudności, może troszkę przeszkód, ale to się wszystko dobrze dla Pani poukłada. Bardzo dziękuję za tego SMS-a. I przejdę do kolejnego. Pani Aniela, urodzona 5 kwietnia 1967 roku. Pani Aniela pyta, czy mam złożyć wniosek o świadczenia rehabilitacyjne, czy lekarz orzecznik ZUS odrzuci je, czy skieruje mnie dalej. Rozumiem, że pierwsza czynna od pierwszej części pytania, czy złożyć wniosek w ogóle o świadczenia rehabilitacyjne. Zdecydowanie tak, Pani Anielo. Pani Anielo, złożyć ten wniosek, ale proponowałabym skorzystać z pomocy kogoś, kto ma doświadczenie w wypisywaniu tych wniosków. Tutaj karty pokazują, że trzeba będzie się dobrze za to wszystko zabrać, nie pomijając najdrobniejszych szczegółów. Będzie to bardzo, bardzo ważne dla dalszych efektów. Tak, i tutaj dalsza część rozkładu potwierdziła tą pierwszą, że zdecydowanie złożyć ten wniosek. Tylko tak jak mówiłam, naprawdę należy zwrócić uwagę na każdy najdrobniejszy szczegół, na każdą kropkę, na każdy przecinek. Przypuszczam, że tam będą potrzebne również różnego rodzaju zaświadczenia lekarskie bądź historia leczenia. I tutaj również o to trzeba będzie bardzo dokładnie zadbać. Pokazuje mi się, że mimo pierwszych jakichś tam możliwych przeszkód, to się dla Pani dobrze poukłada. Tak to wszystko nabierze do takiego obrotu, że
ten efekt finalny będzie bardzo dobry i jest szansa, że lekarz orzecznik skieruje panią dalej. Ale tak jak mówiłam, to naprawdę trzeba dużej uważności i uwagi na szczegóły, żeby niczego nie zaniedbać, jeżeli oczywiście nie chce pani tego procesu przedłużać. Efekt finalny jest dobry, że pójdzie to wszystko po pani myśli, jeżeli pani podejmie wyzwania. Wiem, że to nie są proste procedury, ale przez wszystko można przejść. Będzie pani spotykała ludzi, którzy pomogą pani wszystko przebrnąć. I będzie wszystko dobrze. Tylko uważności po prostu. Chciałabym tak uczulić właśnie na tą uważność podczas wypisywania tego wniosku. Dziękuję bardzo pani Anielo za tego SMS-a. Życzę powodzenia i wytrwałości w dążeniu do tego aktualnego celu. I drodzy Państwo, kolejny SMS. Pani Małgorzata, urodzona 2 czerwca 77 roku. Czy Jacek, mój szef, mnie podrywa? Pani Małgosia jest w 8 roku, sobie jest z 5-6. Czy pan Jacek podrywa panią Małgorzatę? Pani Małgosiu, mi na to nie wygląda, żeby to było w charakterze podrywania, troszeczkę jakiś taki dystans, co nie oznacza, że mi się pani nie podoba jako kobieta. Troszkę to dziwna relacja jest między panią, bo z jednej strony jest szef i pracownik, z drugiej strony jest kobieta i mężczyzna. Na pewno panią zauważa jako kobietę, ale ja bym potraktowała na tym miejscu tą relację 39 lat w tej chwili, potraktowałabym tą relację z dużą ostrożnością. Jeżeli jest relacja pracownik i szef, to w tym przypadku myślę, że zachowanie takiej relacji będzie dla pani najlepsze. Nawet gdzie ten szef może się pokazywać od strony takiej, mężczyzny, przekraczając jakby tą swoją pozycję szefa, to dla pani raczej nie jest dobre. Jeżeli chodzi pani po głowie, taki chochlik, który mówi,
zobacz, spójrz, to jest szef, ale może, może jakiś romansik w pracy. To, to nie jest dla Pani dobre, Pani Małgosiu. Tutaj w tej relacji powinna Pani zachować szczególną uważność i nawet kiedy szef będzie próbował przekroczyć Pani bariery, a Pani nie będzie się to podobało, to powinna Pani po prostu o tym powiedzieć. Ja bym, drodzy Państwo, jeszcze korzystając jakby ze sposobności, chciała zwrócić uwagę szczególnie kobiet, ponieważ to kobiety są głównie narażone na takie pokusy. Wiek około 40 lat wyzwala w kobietach potrzebę, to się dzieje oczywiście podświadomie, to nie jest jakoś wyreżyserowane, czy wymyślone, czy jest taka świadoma próba spróbowania czegoś innego, ale ten wiek około 40 lat jest na kobiet taką pułapką, w którą dosyć często wpadają. To jest pułapka własnej podświadomości, próby jakby zmierzenia się z sobą jako kobietą, ale na płaszczyźnie takiego dowartościowania siebie jako kobiety. I tutaj pojawiają się dosyć często pokusy, które mówią o potrzebie spróbowania czegoś innego niż w związku, w którym się aktualnie jest. Chciałabym, drogie Panie, troszeczkę przestrzec przed tym i zwrócić uwagę na to, że motorem sprawczym na takie zachowania, na takie myślenie, motorem sprawczym tutaj u nas, moje drogie, są głównie hormony, gospodarka hormonalna. Wszyscy wiemy, że tak wiek około 40 lat to jest czas, kiedy hormony zaczynają się manifestować z tej drugiej strony. Jest dojrzałość kobiecości z jednej strony i świadomość, że zaczynamy wkraczać, przekraczać jakby pewną granicę z drugiej strony. I to często powoduje takie potrzeby trochę sprawdzenia się jako kobiety. Nie mówię tego o tym, drogie Panie, na zasadzie oceny, tylko jakby przez pryzmat po prostu poinformowania, pokazania, że czasami relacje nie są warte tego, żeby dłużyć swoje dotychczasowe życie, ponieważ emocje, gospodarka hormonalna to się w pewnym momencie zaczyna wyrównywać, zaczyna posłabnąć, przestaje mieć na nas taki bardzo duży wpływ, a to, co być może zostało w tak zwanym międzyczasie zniszczone, nadwyrężone, to nie zawsze jest warte nagrody, którą być może w momencie, kiedy się w nas zadziewają te rzeczy warte. Ale to jest temat na troszeczkę dłużej. Jeżeli Państwo chcecie, żebym ten temat rozwinęła, to proszę o SMS-y bądź o telefon. Postaram się odpowiedzieć na nurtujące Was pytania. Także Pani Małgorzato, życzę przede wszystkim chyba trzeźwości umysłu i obserwowania, co się dzieje, w którym momencie i na jakie bodźce Pani reaguje, i przeanalizowania tych bodźców, czy one są, czy potrzebna jest reakcja na te bodźce, czy potrzebna jest Pani reakcja na te bodźce, jeżeli one przeminą, co się wtedy będzie działo. Czy może się uda Pani jakoś wybiec troszeczkę w przyszłość. Nie ukrywam, że taka pokusa może się w pracy pojawić, ale czy Pani z tej pokusy skorzysta, to jest już jakby
dziękuję Pani Małgorzato za tego SMS-a. Pozdrawiam serdecznie. Drodzy Państwo, Pani Dorota urodzona 17 stycznia 1979 roku. Pani Dorota pisze tak. Pracuję w służbach mundurowych jako dyżurna operatorka. Wczoraj byłam do 19. Czy nie będzie uwag, czy zrobiłam wszystko dobrze? Pani Dorota, 17 stycznia, Koziorożec. No tutaj mamy już sprawę. Pani Doroto, coś się tam mogło zadziać, nie do końca tak, jakby sobie Pani tego życzyła. I jakieś uwagi mogą się pojawić. Ale nie powinna Pani z tego powodu ponosić, chociaż pokazują mi się tutaj pieniądze, tak jakby troszkę może był taki delikatny, może próba zaingerowania w Pani pensję na zasadzie takiego jakby ukarania Pani za to, co się stało. Trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, co się stało. Coś na rzeczy jest. I Pani przypuszczam, że też dobrze wie, ponieważ już forma pytania też o czymś mówi, że coś Pani nie daje spokoju. Coś jest na rzeczy, mogą być jakby takie konsekwencje troszkę finansowe tego, ale to jest dla Pani dobre. Ja wiem, że trudno może zrozumieć to, że coś za coś będę ukarana, ale to jest dla mojego dobra, ale tak dla Pani Doroto, to efekt finalny taki będzie. Pani będąc i koziorożcem, i numerologiczną ósemką, i ósemkę tutaj mamy z dnia z 17, ta 17 bardzo Pani w życiu pomaga. Jest osobą taką, która lubi wszystko mieć dopięte na ostatni guzik, zaplanowane i lubi mieć taki pewny grunt pod nogami. W momencie, kiedy coś się jakby wymyka spod kontroli, to wprowadza u Pani dosyć taką nerwową atmosferę. Z jednej strony to jest dobrze, bo to jakby wymusza na nas właśnie tą uważność,
ale z drugiej strony warto czasami oddzielić rzeczy bardzo istotne od tych mniej istotnych. Czasami warto machnąć na pewne rzeczy ręką, po prostu. Tutaj, jeżeli chodzi o pracę, coś się troszeczkę zachwieje. Myślę sobie, że dobrze by było, gdyby Pani, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, spróbowała zasięgnąć języka, co jest na rzeczy i czy są jakieś poszukiwania osoby, do której ma Pani zaufanie. Efekt finalny będzie lepszy niż Pani, tak, niż Pani być może przewiduje. To jest dla Pani doświadczenie, właśnie doświadczenie tej uważności w codzienności, uważności w chwili obecnej, uważności podczas wykonywania obowiązków zawodowych, żeby mieć się tak troszkę właśnie, znaczy baczniejszą uwagę zwracać na szczegóły i drobiazgi. To się wszystko Pani Doroto naprawdę dobrze dla Pani skończy, pomimo jakichś tam nerwów, może dyskomfortu w tej chwili, w międzyczasie. Efekt finalny będzie dla Pani dobrze. Pani dobrze tą lekcję zrozumie. Bardzo dziękuję za tego SMS-a, życzę powodzenia. Przejdę do kolejnych SMS-ów. Pani Krystyna. Urodzona 12 marca 1966 roku. I Pan Jacek, urodzony 18 stycznia 1971 roku. Pani Krystyna pyta, czy będę z Jackiem razem i szczęśliwa, czy weźmiemy ślub? Już patrzę, Pani Krystyna. Krystyno, tak. Okazujecie się Państwo tutaj razem, przy czym tak jak teraz, to mogę powiedzieć, że ta Wasza wzajemna relacja jest dla Was dobra. W momencie, kiedy weźmiecie ślub, zobaczy Pani Pana Jacka z innej strony. On się może pokazać i
innym człowiekiem niż pani widzi go do teraz. Małżeństwo czasami wytwarza w ludziach tak jakby poczucie własności drugiej osoby i daje, stwarza grunt do tego, żeby jakby trochę przestać zakładać maskę. Chciałabym, drodzy Państwo, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To, o czym mówię, to jest po to, żeby obudzić w Państwu taką potrzebę prawdziwego, o ile to jest oczywiście możliwe, bo przysłowie z kolei mówi, żeby kogoś poznać, trzeba z nim beczkę soli zjeść. Ale warto zadać sobie troszeczkę trudu, żeby osobę, z którą chcemy dzielić życie, z którą chcemy planować przyszłość, żeby tą osobę troszkę bardziej poznać. Niestety pojawiają się, spotykamy czasami w swoim życiu takich ludzi, którzy przez bardzo długi okres czasu potrafią jak gdyby grać rolę, według których chcą być postrzegani, a w sytuacjach takich ekstremalnych pokazują się zupełnie inaczej. Małżeństwo jest dużym wyzwaniem zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzny. I ono może, fakt już zawarcia małżeństwa może jedną i drugą stronę zmienić. Mówię poprzez danie takiego poczucia bezpieczeństwa. On jest mój, ona jest moja. I warto sobie, drodzy Państwo, zadać naprawdę troszeczkę trudu, żeby poznać tą drugą osobę. Państwo mi tutaj się pokazujecie razem. Jest fajnie w tej chwili, jest dobrze. Ale po ślubie wygląda to już troszkę inaczej. Jeszcze nie zobaczę. Pani Krystyno, karty mówią, no ja tutaj jeszcze postaram się troszkę dopytać kart. I karty mówią, i to też, drodzy Państwo, dla Was taka informacja, że stawianie, znaczy to jest oczywiście moje takie subiektywne odczucie, stawianie kart to z jednej strony jest bardzo duża odpowiedzialność za drugą osobę, a z drugiej strony karty często, mnie się tak zdarza, że pokazują rzeczy, które mogą się wydarzyć, kiedy będziemy podążać, no nazwijmy to drogą przeznaczenia, nie posiadając wiedzy. W momencie, kiedy uzyskujemy wiedzę, możemy z tą wiedzą wszystko zrobić i możemy tak pokierować zdarzeniami, że to, co w pierwszym momencie wydawało nam się rany, nie dam rady, nie wchodzę, ale tu muszę w coś wejść, nie wiem czy udźwignę. Kiedy nabywam wiedzy na ten temat, mogę tak pokierować zdarzeniami, żeby one się ułożyły zgodnie z moimi potrzebami, a przynajmniej w większej części z moimi potrzebami, bo tak w 100% też tego losu nie można odwrócić. Ja dopytałam jeszcze, czy Państwo weźmiecie ślub i pokazaliście mi się Pani Krystyno jako razem, jako para. I mam nadzieję, że to, o czym Pani usłyszała teraz, zmobilizuje Panią do takiego
głębszego poznania pana Jacka, jeżeli oczywiście pani będzie chciała za niego wyjść, do próby zobaczenia prawdziwego pana Jacka. I wtedy będzie pani potrafiła podjąć dobrą dla siebie, dla was decyzję. Bardzo dziękuję pani Krystyno za tego SMS-a. Życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim chyba, drodzy Państwo, najważniejsze w tym wszystkim to jest uświadamianie sobie swoich prawdziwych potrzeb i uświadamianie sobie tego, jak my się będziemy, bądź jak się zachowujemy wtedy, kiedy nasze potrzeby zostają zaspokojone, ale również wtedy, kiedy te potrzeby nie zostają zaspokojone albo w taki sposób, jak my sobie tego życzymy, albo nie zostają zaspokojone w ogóle. I czasami informacja, która przychodzi do nas wtedy, kiedy w tym pierwszym odczuciu widzimy, że coś chcemy, żeby zadziało się w taki sposób, a to dzieje się zupełnie inny. To czasami ale mamy połączenie. Halo? Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, witam. Pani Halino, bez kart powiem, że to nie jest definitywnie zakończony związek. Ale będę panią namawiać, żeby próbowała pani stworzyć taką sytuację, gdzie będziecie państwo się mogli spotkać. Ja nie mówię tutaj, ale to nie ma znaczenia, że państwa dzieli. Macie wspólnych znajomych. Jestem, wykładę karty w tej chwili. Pani Halino, to nie jest jeszcze definitywnie zakończone. Macie niepozamykane jeszcze sprawy, emocjonalnie jeszcze nie jesteście od siebie uwolnieni. Ja pamiętam naszą poprzednią rozmowę i ja panią będę namawiać do tego, żeby... Ale nie. To nie chodzi o to, żeby pani się odezwała. To nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby stworzyć taką sytuację, na której będziecie się państwo mogli spotkać, jakby nie wiedząc o tym, że się spotkacie. Bo... To nie jest jeszcze zakończone. Ja nawet nie potrafię pani w tej chwili powiedzieć, co z tym dalej zrobić. Jedyne, co mi przychodzi, to to, o czym próbuję pani powiedzieć, ale pani nie jest jeszcze gotowa, żeby to usłyszeć i żeby gdzieś w sobie przeanalizować taką możliwość. Żeby stworzyć sytuację, gdzie się spotkacie. Mnie się tutaj kobieta nie pokazuje, żeby mieszkał z inną kobietą, żeby był, znaczy ja nie mówię, że on nie jest z inną kobietą, no, znaczy może nie tak, bo to rozumienie, pojmowanie, że jest z inną kobietą ma bardzo szeroki wymiar
Jeżeli mieszka z jakąś inną kobietą, być może, bo ja nie mówię, że nie. On mi się pokazuje przede wszystkim jako człowiek taki buńczuczny trochę w tej chwili. Na zasadzie ja pokażę światu, że co mi tam inny związek. Dam sobie radę, znajdę sobie inną. I to jest taki, wie pani, taki chłopczyk w małych spodenkach, który potrzebuje potupać nóżkami, kiedy coś idzie nie po jego myśli. Mnie się cały czas pokazuje to samo. Państwo nie macie jeszcze zakończonej relacji. On, będąc inną kobietą, ma doskonale świadomość, że pani będzie miała wiedzę na ten temat. I to jest próba pani takiego zranienia. Nie macie zakończonej relacji między sobą. Już patrzę, moment, czy on się odezwie. Karty nie chcą tutaj, ten rozkład się zakończył runą pustą i koniec. I nie ma dalej, ale informacja jest cały czas ta sama. W najbliższym czasie odezwie. W takim najbliższym to może niekoniecznie. Jest taka szansa, ale karty cały czas mówią, proszę tej szansie troszkę dopomóc. Orientacyjnie, proszę pani, to on jest numerologiczną dziewiątką, tak? 7 i 3 tutaj jest jedynka. To jest w dziewiątce. To może być gdzieś pod koniec, ja bym powiedziała nawet listopad. Bardzo ciekawą relację tutaj pani macie między sobą. To jest związek taki... wasz, pani i pana Stanisława? Czy on przestanie istnieć? Halino, nie, no wy mi się cały czas pokazujecie w relacji i związku. Ja powiem tak, trudno jest troszkę panią przekonać do pewnych działań, do zmiany sposobu jakby myślenia, do poszukania innych możliwości. I ja to doskonale rozumiem, bo u pani głównie chodzi. Proszę mnie też dobrze zrozumieć, bo tak jak mówię, ja absolutnie nie oceniam. Próbuję znaleźć wyjście z tej sytuacji. Jest bardzo silne poczucie u pani jest zranienia z jednej strony i duma osobista z drugiej strony. I głównie się rozbijamy o tą dumę pani. Mnie nie chodzi o to, żeby... Proszę pani, to się zdarza między ludźmi. Dobrze, ale to tak jak pani mówiła, to jest mały chłopczyk w krótkich spodenkach, który kiedy coś idzie nie po jego myśli, zaczyna tupać nóżkami. Potrzeba mądrości. Stanisława i tamtej kobiety? Czy u państwa? Mnie się państwo pokazujecie w związku. Proszę sobie usiąść wygodnie i pomyśleć, zwizualizować może państwa razem. Ja jeszcze inaczej zrobię, chociaż nie, dobrze, pierwsza myśl była. Zwizualizować sobie proszę państwa razem i proszę znaleźć te elementy waszego współżycia.
wspólnego życia, bądź te emocje, które, od których chciałaby Pani, które chciałaby Pani po prostu posprzątać. Tam, gdzie Pani, bo Pani wie, gdzie się między Wami źle dzieje. I proszę sobie o tym myśleć. A ja będę oczyszczać. Nawet kiedy rozłączą, ja będę nad tym dalej pracować. A Pani proszę teraz myśleć o tym, który problem, którą sytuację, którą sferę w Państwa życiu oczyścić. No to są mężczyźni. Ja wiem, że to nie jest tłumaczenie żadne, absolutnie, ale i uczucie, i mądrość powinna wziąć górę po prostu. Pani Halino, ja oczyszczam dalej. Była potrzeba oczyszczenia tego. Stanisław. Państwo tego nie widzicie. Ja widzę, Państwo widzicie, że wahadło zatacza mieszek ręki. Ja widzę, że zatacza te ręki nad Panem Stanisławem. To są niesamowite rzeczy. Kiedy jest intencja, jest silna intencja, w jaki sposób zaczyna się to urzeczywistniać. Jeszcze Pani Hanna zrobię jedną rzecz. Mam tutaj moi drodzy runy na kwarcu różowym. Może to pracuję sobie troszkę mentalnie. Z tym, żeby się między Panią Haniną i Panem Stanisławem ta relacja poprawiła, żeby znaleźli wspólną płaszczyznę porozumienia, żeby mogli z sobą spokojnie, bez emocji, bez oskarżeń, bez wyrzutów, spokojnie z sobą porozmawiać. Drodzy Państwo, rozmowa ma bardzo dużą siłę sprawczą w każdej sferze naszego życia, ale taka mądra rozmowa. Ja nie mówię o tym, żeby rozmawiać beznamiętnie bądź obojętnie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w taki sposób dobierać słowa i tak postrzegać zdania, żeby powiedzieć to, co się chce powiedzieć, nie raniąc drugiej osoby. Nie wywołując w sobie złości, nie wywołując w sobie agresji, ponieważ na płaszczyźnie takie emocjonalne, ciało emocjonalne nasze bardzo silnie odbiera wibracje słowa. I też już kiedyś o tym mówiłam, że słowo potrafi wyrządzić zdecydowanie więcej krzywdy niż uderzenie po prostu takie fizyczne. Słowa mają to do siebie, że zapadają, szczególnie powiedziane w silnych emocjach, zapadają bardzo głęboko
stan zewnętrzny i bardzo trudno jest z tego się później wyzwolić, bardzo trudno jest to naprawić. Także Panie Kamila, robię intencję, żebyście Państwo mogli nawiązać relacje i po prostu spróbować razem naprawić to, co się stało i razem kwarc różowy jest bardzo dobrym kamieniem przy pracy z emocjami, przy pracy z sercem, z uczuciami, bardzo ładnie i dane zapomnie i bardzo ładnie oczyszcza tą sferę naszego życia. Także jeżeli Pani Bogini jeszcze słyszy, to proszę się może zaopatrzyć bardzo dużo, najlepiej kiedy są to kamienie surowe, nie poddane obróbce i spróbować pomedytować, spróbować poczyszczyć właśnie sferę emocjonalną. Po każdym takim zabiegu kamień należy oczyścić. Ja osobiście robię to pod bieżącą, najczęściej zimną wodą. Oczyszczam i dobrze jest bardzo Państwu również te kamienie później naenergetyzować, doładować. Bardzo dobrze tutaj działa na i światło księżyca i promienie słońca, że dobrze jest je umieścić gdzieś w takim miejscu naszego domu, gdzie będą mogły powiedzmy przez jedną dobę sobie pobyć w energii księżycowo-słonecznej i później pracować i dobrze. Dobrze jest takie oczyszczenia i energetyzowanie od czasu do czasu, ale kiedy Państwo się zaprzyjaźnicie z kamieniami, z tym, co one mają nam do zaoferowania, to będziecie sami intuicyjnie wyczuwać, kiedy takie oczyszczenie i energetyzowanie jest potrzebne. Pani Halino, powinno się to wszystko dobrze między Państwem ułożyć. Ale nie ukrywam, że chyba duża rola jest po tej stronie. Bardzo mi się przykleiła ta runa do dłoni. Jeszcze troszeczkę ją potrzymam, jeszcze troszeczkę podziałam energią runy i energią bardzo różowego Państwa związku. Bardzo dziękuję Pani Halino za ten telefon. Życzę przede wszystkim spokoju i życzę w tym procesie przemian i w procesie Waszego wspólnego powrotu do siebie. Życzę Pani Halino po prostu spokoju. Spokoju i takiego racjonalnego wglądu w to, co się między Państwem zadziało, ale też czasami, moi drodzy, nie ma potrzeby robić jakichś wyrzutów, wyciągać przeszłości ciągle do niej wracać. Czasami lepiej jest zamknąć pewien etap i umówić się z partnerem na nową, dobrą, wspólną przyszłość. To jest wszystko, moi drodzy, do zrobienia. Potrzeba po prostu takiej głębokiej i mądrości, ale też wiary w to, że to jest możliwe, po prostu. Bardzo dziękuję Pani Halino za ten telefon. Wszystko, co zrobiłam, powinno Pani pomóc, powinno Pani wzmocnić i powinno oczyścić Państwa relacje na tyle, żebyście mogli z sobą porozmawiać i zadecydować, co z Wami dalej. Mnie się Państwo pokazujecie razem. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Pan Basia pytał, urodzona 11 października 1973 roku. Pyta o pana Jarka, urodzonego 23 października 1974 roku. I pani Basia pyta, co Jarek myśli i czuje i jak mnie odbiera, jak rozwinie się nasza relacja, co robić, proszę o rozkład partnerski. Pani Basia, 11 października 73 rok. Już patrzę, pani Basiu, co się u was zadziewa. Pani Basiu, chyba gdybym powiedzieć, bo pani pyta, co myśli, czuje i jak mnie odbiera, jak rozwinie się nasza relacja, co robić. Ja odpowiem może na tą drugą część pytania, co robić. Przede wszystkim zaufać intuicji i być mądrą w tej relacji. Nie mogę dalej podejrzeć, ponieważ pokazała się runa pusta. Dla mnie to jest informacja, że wszystko zależy od Państwa, chociaż tutaj bym powiedziała, że takim motorem sprawczym jest Pani. Ale naprawdę trzeba czerpać z bardzo głębokich pokładów swojej intuicji, swojej wewnętrznej mądrości i z tego korzystać. Niczego, broń Boże, Pani Basiu, nie przyspieszać, niczego na łapu capu. Pani jest numerologiczną piątką. Piątki mają, i Pani jeszcze, wrócę jeszcze do tego SMS-a. Halo, dzień dobry. Tak. Tak. Już moment. Czy Państwo byliście parą? Już ja sobie tutaj tylko, proszę Pana, przepiszę rozkład, który miałam poprzednio, bo muszę do niego wrócić, bo dosyć ważny. Dobrze, już patrzę, co się dzieje. Czy Państwo się spotkaliście w ogóle? Nie spotkaliście. Rozumiem. A zna Pan datę urodzenia Pani Teresy? Nie znam. 49 lat, 67 rocznik. Mm-hmm.
wtedy nawiązaliście kontakt, tak? Dlaczego się nie odzywa? Wygląda mi na to, że pojawił się inny mężczyzna w jej życiu. Tak, tak mi to wygląda. A, no właśnie. Tak, proszę mówić, proszę. Potwierdza pan po prostu to, co mi się pokazuje. Wie pan co, ona może z nimi nie chcieć być, ale to nie znaczy, że on nie chce, żeby ona z nim była. Tak, ale rozumiem, ale on może im nie dawać spokoju. Proszę pana, ale to nie znaczy, że ten mężczyzna nie będzie próbował wykorzystać sytuacji. I tak mi to wygląda. Żeby miała opisać. Mówi pan z początkiem wakacji, bo gdzieś to jest znajomość z lipca, tak? A, to jest bardzo świeże wszystko. To myślę, że nie w tym kierunku. Proszę nie pytać, czy SMS-ową. SMS-a wysłać, ale proszę zapytać, czy się coś u niej dzieje. Dlaczego? Może zapytać, dlaczego nie odpisuje. Wie pan co, jakoś inaczej tego skonstruować to pytanie. Nie mam odpowiedzi, nie mam wglądu. Okazuje się runa pusta i nie ma odpowiedzi. Proszę ją zapytać. Nie. Jeżeli pan... Tak? Czy ona się... Aha, bo pan chce... Proponowałabym, żeby pan wysłał SMS-a z pytaniem, czy będzie chciała z panem porozmawiać. Jeżeli tak, to niech poda termin i godzinę rozmowy. Bo może być tak, że może nie móc rozmawiać. Zapytać, niech pan zapyta SMS-owo po prostu, czy porozmawia z panem. Te znajomości, takie wirtualne, to trochę są pułapkowe. Nie ma pan możliwości, nie wiem, a na przykład biuro matrymonialne? Bo to jest wirtualne.
biurze matrymonialnym, gdy składa Pan swoją ofertę, należy się opisać, przedstawić zdjęcie, podać swoje zainteresowania, dużo, dużo rzeczy. I na tej podstawie dobierana jest osoba do osoby poszukującej. Zajmują się tym bardzo często psychologowie, też biorą w tym udział i dobierają pod kątem podobieństwa psychicznego. I to uważam jest bardzo, bardzo ważne. I przede wszystkim jest jakby taka opieka tego biura matrymonialnego. A poszukiwanie w sieci bądź przez ogłoszenia w gazecie to są pułapkowe. Bardzo często to, o czym ludzie piszą, nie jest zgodne z prawdą. Po prostu. Uważam, że powinien Pan, jeżeli chce Pan tą drogą, w sensie poszukiwania, zdecydowanie tam. Biuro matrymonialne. Ta operacja była związana z kośćmi, tak szeroko mówiąc? Nie wie Pan. Proszę Pana. Proszę do niej wysłać SMS-a z zapytaniem, czy możecie porozmawiać telefonicznie, że chciałby Pan porozmawiać i czy ona chce porozmawiać, kiedy, żebyście mieli Państwo czas na tą rozmowę, żeby to nie było takie zaskoczenia. I wtedy będzie Pan wiedział, nie będzie Pan żył w takim zawieszeniu troszkę. To jeżeli chodzi o Panią Teresę. Jeżeli chodzi, tak? A wczoraj rozmawialiście, tak? Wczoraj pisaliście, tak? Ale może nie może. Nie. No może po prostu nie ma możliwości odpisywania. Proszę Pana, żeby Pan miał czyste sumienie i jakby był w przekonaniu, że zrobił wszystko w danym momencie, co można było, to tak jak powiedziałam, proszę do niej wysłać SMS-a, czy z Panem porozmawiać, że chciałby Pan z nią porozmawiać. Tylko jakoś fajnie tak tego SMS-a ubrać, fajnie skonstruować zdanie. W odpowiedzi na Pana pytanie, czy do telegazety, do gazety dawać anons, proszę się zastanowić naprawdę nad biurem matrymonialnym. To jest zupełnie, zupełnie inna przestrzeń. Ja wiem, że to kosztuje, ale to nie jest majątek. Nie, ale to nie jest majątek. A czy Pan chce zawierać znajomości poprzez, no nie wiem, wirtualne, czy komputerowo, czy przez gazetę i mieć kontakt tylko i wyłącznie telefoniczny bądź SMS-owy i tak naprawdę nie wiedzieć, z kim rozmawia? Proszę Pana, to nie zmienia faktu, że Państwo, że do tego spotkania nie doszło z powodów różnych. Jeżeli w międzyczasie Pan podaje informację, że ona 2 tygodnie temu powiedziała, żeby sobie Pan kogoś poszukał, to dla mnie to jest... Proszę? No dobrze, no ale to operacja to jeszcze nie jest coś, co stoi na przeszkodzie, żeby się z kimś spotkać, jeżeli
no to się mówi, słuchaj, nie możemy się spotkać teraz, potrzebuję miesiąc czy dwa na rekonwalescencję, ale możemy utrzymywać kontakt telefoniczny bądź SMS-owy. I dla mnie sprawa jest jasna. No. Ale może po prostu nie może rozmawiać. Jeden dzień jeszcze o niczym nie świadczy. Mnie się pokazał mężczyzna przy niej. No, i pokazuje mi się ten mężczyzna, że może mieć różne zamiary względem mnie. No. Wie pan co? No tak, no ale to do czego on jest jej teraz potrzebny? A to nie może jej ktoś inny pomóc? I on mi się pokazuje w próbie nawiązania relacji z byłą żoną. A pretekst choroby to jest po prostu pretekst, którego się złapał. Zdarzyła się okazja i on z tej okazji zamierza skorzystać. Co pani Teresa z tym... Ja to rozumiem. Ja wierzę w szczerość słów i w szczerość zamiarów pani Teresy. Ja nie wierzę jej byłemu mężowi. A czas i okoliczności jakby sprzyjają jemu. Proszę pana, powiem troszkę wymijająco. Proszę złożyć w biurze matrymonialnym tą ofertę. Swoją. Jak ona się dawno rozwiodła? 15 lat temu, tak? I dalej z mężem utrzymuje kontakty, tak? Była na etapie poszukiwania mężczyzny i te wasze rozmowy to dodawały jej otuchy i dawały jej siły. Ale w obecnych okolicznościach, takich jakie są, ten mąż nie odpuści. I także panie Andrzeju, jeżeli pan poszukuje kobiety, to osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie naprawdę oferty do biura matrymonialnego. Drodzy Państwo, i tym sposobem zbliżyliśmy się do końca dzisiejszego programu.
bardzo szybko mi czas z Państwem minął. Bardzo daliście dużo inspiracji, takiej przestrzeni do możliwości zaglądania w karty i poruszania się po innych sferach. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na kolejne.